to jak patrzysz na mnie? No do wszystkiego ma być. Ponoć. A jak jest do wszystkiego? To jest do niczego. Tak się mówi, a jak jest w rzeczywistości, to zobaczymy. Dzisiaj z nami urządzenie w serii 20 V. 4 w jednym. PKGA20LI. A1. Zapraszamy. Zapraszamy. Zgodnie z nazwą wiemy co? A1, czyli podobno pierwsze wydanie. No i z tego co nam widzowie tam mówili, których pozdrawiamy, rzeczywiście tak jest, bo poprzednik był na 16. To jest jakby jedna zmiana, druga zmiana, 20 V. 3 lata gwarancji. Akumulator 2 amperogodziny, certyfikat TUW. 60 minut ładowania. Dużo tego było, jak byłeś w sklepie? Sporo. Czyli jakieś takie małe, średnio zaawansowane zainteresowanie na ten sprzęt. Nie wiem, co możemy jeszcze powiedzieć, bo ja to bym zajrzał. Zaglądamy. Zobaczmy, co jest w środku. Kartonik dosyć spory, jak na standardy lidlowskie, no ale cztery głowice robią swoje, przycinamy plombę. Otwieramy. Rzut oka na dno kartonu Grizzly Tools. I już od razu mi się podoba. Kartonik standardowy z wytłoczeniem. Dwa metalowe zapięcia. Trytka zabezpieczająca, rączka czerwona. Tryteczkę przecinamy. I zaglądamy do środeczka. W górnej części instrukcja obsługi, jak na urządzenie 4 w jednym, to przypomina mi instrukcję do wszystkich mniej zaawansowanych urządzeń. Coś tu się nam porozsypywało, panie Pawełku. Brzeszczoty, pytanie, gdzie było na nie miejsce. Są luzy, przedłużka wypadła stąd. Co mamy? 6 wierteł, 6 końcówek. Dwie płaskie, cztery krzyżowe, krzyżakowe, jak zwał, tak zwał. Przedłużka. Pytanie, czy przedłużka jest magnetyczna? Jest magnetyczna. Stopa. Ale to ciekawe, bo jest przystawka do szlifowania. W sumie w dwóch formach, bo macie w jednym urządzeniu i żelazko, i tak na dobrą sprawę stopę znaną ze standardowego multinarzędzia. Odciąg wiórów do odkurzacza. Tak jest, to jest skrobak. Jedno podstawowe ostrze. I po kolei ładowarka 20 z dwoma diodami, bez miejsca do zamontowania. Końcówka do multinarzędzia. Lisi ogon. Stopa do szlifowania. I sama wkrętarka. Kartonika się pozbywamy. Tu na samym szczycie jest, a to jakiś odpad z walizki. Nie, od razu widać, że to robiło Grizzly, bo wszystkie gumy są ładnie podolewane, elegancko spasowane, nie ma żadnych niedolań, nadlań, żadnych tego typu historii. Jest dosyć lekka, tak swoją drogą. Akumulator standardowy, znany już, naładowany fabrycznie, teoretycznie do pełna. Jeden w komplecie, ale tym razem dostępne również były akumulatory same w sobie. Wkrętarka, żadnych rewelacji, przód, tył. Włącznik i co my tutaj mamy? Dźwignia do wyciągania i do zmieniania końcówek. I sam główny korpus wygląda w ten sposób. Założymy na baterię, zobaczymy, czy da się go odpalić bez niczego. Tak jest, działa, nie ma tutaj żadnego zabezpieczenia, żadnej krańcówki.
końcówkę zakładamy po prostu. Tutaj mamy takie wyjście. Dopychamy, ona sama zaskakuje i jest wszystko w porządku. U góry przełącznik 1-2. Dwa biegi sprzęgło od jedynki do 19, tak nietypowo na boku jest oznaczenie, wskaźnik. I 20 pozycja wiercenia. Przełącznik trzypozycyjny, tak, czyli środkowa pozycja blokuje. Tyle jeśli chodzi o wkrętarkę. Multi narzędzie. A to na główce? Zakładamy. To mówiłem, jedynka, dwójka. Biegi? Tak. Dobra. Bieg pierwszy, bieg drugi. I to jest pierwsza rzecz, która jakby zwróciła moją uwagę w tym narzędziu. Bo zamontowaliśmy sobie tą końcówkę. Nie wiem, Pawle, czy ty jesteś podobnego zdania. Końcówkę do multi narzędzia. Otwieramy sobie ostrze. Pierwsze z brzegu. Fajnie, bo zakładanie odbywa się tutaj poprzez tą tak zwaną dźwignię. Wyciągamy, wkładamy, pozycjonujemy sobie tutaj na tych wystających bolcach. Zamykamy i mamy założone, ale sam pomysł cięcia czegokolwiek w tej pozycji no jest ciekawy, ale mimo wszystko ona jest na tyle fajnie wyważona, że tutaj się nic nie dzieje wielkiego. To w pozycji poziomej, jakbyś chciał w pionowej teraz? Tak, jak w pionowej, znaczy... No, już mało komfortowo. No, to już jest mało komfortowo, bo w tą stronę jest jeszcze ok, natomiast tak, no to już rzeczywiście zahacza. Znaczy, zastanawiałem się właśnie, jak będzie z tym patentem tego, że ten akumulator jednak wystaje, że to nie jest akumulator wtykany, taki jak są w tych 12-woltówkach, tak? No i zobaczymy, no tutaj nie mamy żadnej opcji, żadnych biegów, możemy tylko uruchomić. Strasznie dzwoni. Zobaczymy, czy da się to bardziej docisnąć, ale teoretycznie czpień był tak skonstruowany, że się nie powinno. Tak to działa na sucho. I oczywiście stopa do szlifowania do tego. Lisi ogon. Kolejna z atrakcji. Zakładamy. I tu już jest tak, że bardzo nam to ciąży. Bardzo przeciąża. No, ciągnie do przodu jednak cały ten mechanizm. Jest to dosyć duże. W lisim ogonie też nie ma żadnych wielkich, dziwnych historii. Po prostu jest przełącznik. Wydaje mi się, że fajniejszy niż w innych lisich ogonach, które mieliśmy do tej pory do zwalniania i zakładania ostrza. Mamy tutaj w komplecie dwa ostrza. Ostrze do drewna, ostrze do metalu. Założymy sobie, spróbujemy po pierwsze, czy bez przełożenia dźwigni ostrze zaskoczy. No i nie, musimy dźwignię przełożyć, dopiero wpada i zaskakuje. A, tylko że oczywiście... Ja to zrobiłem tak, jak mi pasowało. A ostrze musi być skierowane do dołu. Ciekawe. Dosyć mocno przeciążę w dół, ale ściągamy to. I ostatnia końcówka do stopa do szlifowania, tak zwane żelazko. Tutaj już nie ma żadnych przełączników, żadnych gadżetów, wyjście z boku powietrza. No i powiem wam, że podobny komfort pracy, co przy zastosowaniu głowicy do wkręcania. Tak te końcówki wyglądają. Tu mamy jeszcze w zestawie papiery ścierne do jednej i do drugiej stopy. Zobaczymy, jakie to są papiery. A, jeszcze jedna ważna rzecz, bo tak, przystawka po pierwsze jest to jakby jest odprowadzeniem pyłu i tutaj też możemy sobie podłączyć odkurzacz. Po to jest właśnie ta końcówka.
papiery typu żelazko w zestawie, 2,6, 220, 240. Natomiast jeśli chodzi o małą stopę, to w zestawie mamy 3 papiery 60, 80 i 120. I tak to urządzenie właśnie ze wszystkimi akcesoriami wygląda. Na pierwszy ogień lisi ogon. Dotniemy sobie tą belkę, bo po ostatnim cięciu jest trochę krzywa. No jakoś tam tnie, widać było, że się przypala. Końcówka tutaj z tej strony trochę się nagrzała. Zmieniamy noże. Zawiercimy coś. Wiertełko założone. Bez problemu. Zmieniamy końcówkę. Dajmy na to na multinarzędzie. I teraz spróbujemy sobie, nie wiem, może z tej strony, ściąć kawałek rogu. Przy mocniejszym dociśnięciu ostrze się blokuje. Teraz spróbujemy naturalną wagą, bez żadnego dociskania. Jakiś tam kawałek, muszę pod lekkim kątem, bo ostrze jest za krótkie, żeby przeszło przez całą belkę. Tak to wygląda. To czarne tutaj to farba z ostrza. Wykonaliśmy kilka raptem operacji. Ten tył jest już naprawdę dosyć ciepły. Papier założony. Przeszlifujemy sobie ten kawałek. Tak to się mniej więcej prezentuje. Jak? Nagrzało się. Jeszcze sobie sprawdziłem w tak zwanym międzyczasie. Tutaj z tyłu jest naklejka. Na naklejce jest oznaczenie, żeby przeczytać instrukcję obsługi, ale komunikat jest niebezpieczeństwo pracy, żeby nie wsadzać łapek, bo wirujące części urządzenia. Natomiast ani słowa na temat tego, że można się poparzyć. Nie, no tak to ci nie napiszą.
Nie no, oczywiście śmieję się, no bo nie poparzycie się tym, nie oszukujmy się, ale rozgrzało się dosyć mocno. Tak, ale to ile tego cięcia, było szlifowania i itp. Nie? Nie zrobiliśmy nic więcej poza tym, co widzieliście. Tak. Urządzenie jest jeszcze ciepłe, na zajrzenie do instrukcji potrzebowaliśmy, nie wiem, z minutę, a na przestawianie kamery więcej to nie trwało. Co? Te wszystkie elementy, które są tutaj w środku, od wszystkich tych końcówek, są metalowe. Więc wydają się być ok. Tu też jest metal, na tym czpieniu tak, głównym. Ale to, że tam masz w środku na czpieniu metal, to nie zmienia faktu, że cały łącznik, który trzyma główkę, stabilizuje, jest plastikowy. No. Co z tego, że będziesz miał łączenie metalowe, jak cały łącznik ci się wytrze, to ci, wiesz, główka wypadnie, będzie ci latała, wiesz, dostanie luzów, wiesz, co chodzi. Dokładnie, ten element w środku, który tutaj jest pomiędzy jedną a drugą, jednym a drugim elementem, też jest plastikowy. Ten, który wchodzi zresztą no tak, w plastikowy tak. Tutaj, tak? Więc... No. Trzy rzeczy, które zwróciły moją uwagę. Po pierwsze, w tym wystającym elemencie, który jest tutaj, po którym wsuwamy, że tak powiem, w tą szynę prowadzącą, można by było dać jakąś blaszkę i jeśli nie ma kontaktu, przejścia, to nie odpalimy urządzenia bez niczego. Nie ma zabezpieczenia. Tak, wyobraź sobie, że zostawiasz coś takiego na warsztacie i podchodzi ci dzieciaki. No tak. No, dziecko nie powinno być na warszacie, no ale różne sytuacje się zdarzają. No ale to jest nawet też hobbystyczne, tak? Nawet dla ciebie, wiesz, coś tam robisz, tak. Przypadek, wiadomo, się wyciąga akumulator, ale to różne rzeczy się ale wydarzy. Na szybkości pamiętasz o tym za każdym razem, żeby no wyciągnąć akumulator? Nie, no wiadomo o co chodzi. Brawura no. Też, wiecie jak jest sam. Tak, i tutaj też się nie ma co oszukiwać i mówić, że umie, brakuje. Na pewno zawsze. No, brakuje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to są jakieś takie dwa elementy jeszcze metalowe, które mogłyby zasadniczo spełniać tą samą funkcję, ale zauważ, że są przeniesione tylko i wyłącznie na te dwie końcówki. No i ciekawe, co one mają jaką funkcję. Ja znam jednego widza, który nam pewnie powie. Darek? Tak jest. Jaką funkcję spełniają te dwie blaszki? Czekamy i to tak zupełnie bez śmiechu, słuchajcie, bez docinania, czekamy po prostu na twoją opinię, bo ja na przykład nie mam zielonego pojęcia. Przypuszczam, że pewnie uzupełnisz naszą wiedzę. I teraz tak, komfort pracy narzędziami. Lisi ogon tnie się fajnie, ale bardzo przeciąża. Zobacz sobie, weź sobie lisi ogon w rękę i weź teraz całą pętarkę z tym, co masz założone. Weź to. Ale nie, weź osobno to i osobno korpus z baterią. Co mam powiedzieć? Według mnie samo to bez baterii jest dużo cięższe niż cała reszta urządzenia. Przynajmniej podobnie, wagowo. No, to się ciąży, nawet garstek. Tak. Ciąży do dołu, ale do paru cięć moim zdaniem może być, jak najbardziej. Tak, no ale wygina nawet garstek, mówi to mocno. No. No, mi to nie pasuje. Mi też nie, chyba że rzeczywiście na zasadzie takiej, że miałoby być to urządzenie, które biorę ze sobą na robotę na zasadzie awaryjnego, bo raz potrzebuję coś przyciąć, wiesz, tu gdzieś jakiś pręcik, tam jakąś rurkę, coś, raz na jakiś czas będę z tego korzystał. Nie, no to jak ktoś tam, wiesz, gdzieś tam jakieś drobnostki naprawia, no to takie w taką walizeczkę wrzucić, a no już tam gdzieś się przyda, wiesz, jakieś tam... No masz cztery urządzenia w jednej walizce. Za przeproszeniem w nosie nie wozisz czterech walizek z każdym urządzeniem z osobna, na pewno tak? nie widzę to jako narzędzie do pracy takie główne w firmie, no bo to ono po kilku minutach cięcia pracy już jest jak, gorące. Gorące, tak. Element numer dwa, czyli multinarzędzie. Nie ma mowy o żadnym dociskaniu. Żadnym. Więc bardzo wchodzi w grę tylko bardzo precyzyjne prowadzenie dwoma rękoma, nie, bez żadnego dociskania, bo się zatrzymuje i się nic nie dzieje. Pokaż. Muszę sam na własny. No dociśnij. Przycięło, bez problemów. No ale nie, wiesz, spróbuj docisnąć tak. Potrzebujesz coś zrobić, nie wiem.
To nie jest też chodzi do dociskania, wiesz. No, czyli do takich delikatniejszych prac przede wszystkim. Ale ma duże, przynosi duże wibracje na dłonie, już takie wiesz, już mam robienie. Mhm. Wiesz co chodzi. A to jest bardzo niebezpieczne dla stawów w ogóle. To jest jedna sprawa, druga sprawa. No tu blaszka później dzwoni gdzieś tam. Tak. Coś po kontakcie gdzieś... metal z metalem gdzieś tak. Musi być lekki luz. Jakiś. Coś tutaj gdzieś dzwoni, gdzieś tutaj jest luz. Więc to jest jakby druga przystawka. To jest spoko. Jeśli mam być szczery. A pokażę porównam do tamtej, tamtą szlifowałem, zaraz zobaczymy. Od tej na baterię 12 o wiele mniejsze ma przenoszenie drgań na dłonie niż tamta. Zauważyłem, stopa pracuje bardziej. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Większy tutaj jest posuw na ten. Tak, stopa ma większy posuw. Po drugie, sama stopa jest skonstruowana w taki sposób, że fajnie wyważa całe urządzenie. To nie dociąga ci, nie? To w miarę wygodnie jest. No. To jest ok. Nie? To taki, w takiej konfiguracji urządzenie jest ok. No tutaj też jakby jest kilka pozycji do cięcia, które się średnio sprawdzą, nie? Ale do szlifowania myślę, że to już by było lepsze. Tą małą stopą. No i ostatnia przystawka do wiercenia. Robi nam po prostu standardową wkrętarkę. Zobacz, jak, bo ty jesteś jakby bardziej, jeśli chodzi o wyważenie wkrętarek. Ja mniej zwracam na to we wkrętarce uwagę. Nie zwracam. Duża jest. Bo ty taka... dużo pracujesz wkrętarką, ja dużo mniej, tak? Jeśli już pracuję, to pracuję małymi wkrętareczkami. Ja też staram się unikać dużych wkrętarek, bo sporadycznie naprawdę dużymi robię. No bo one są ogólnie potrzebne, ale... No nie, to nie jest jednak to, co wiesz, dobrej marki, o co chodzi. Ale myślę, że... Uważam, że do zastosowań domowych, amatorskich, jako wkrętarka jak najbardziej ok. No nie, no wystarczy, na pewno. To zdecydowanie. Pawełku, jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę. A nie, to jest... Nie mamy tutaj drugiej ładowarki od... Wszystkie Parkside pojechały, 20, w teren. W terenie. Bo wydaje mi się, że ta jest mniejsza, ale ręki sobie nie dam obciąć. Też by się tak wydawało, ale wiesz, nie jestem pewien też. Tak, także w związku z tym, że reszta naszych 20 jest gdzieś tam w terenie, to nie będziemy... Nie traktujcie tego jako wiążącą, że tak powiem, opinię, ale wydaje mi się, że jest mniejsza. Jest taka możliwość, tak. Nie dam ręki obciąć, ale... Tak może być. Pawle, reasumując, 4 w 1. Nie dla mnie. Wiesz co, ja tak sobie myślę, że na montaż to mógłbym coś takiego zabrać ze sobą. No, na montaż... Nie wożyli się go ogona, a raz na kilka montaży zdarza się, żeby się przydał. Nie wożę, ja zresztą jestem z tych, którzy wożą minimum narzędzi ze sobą, więc raczej nie ten... Ja z tych co maksimum. Multi narzędzia tak samo ze sobą najczęściej nie zabieram. Jako zapasowa, dodatkowa wkrętarka z dodatkowymi opcjami do zastosowań amatorskich sporadycznego użycia myślę, że jest ok. No cena 333 zł. Cena robi grę. Tak jest, bardzo dużą robi cena grę. Bo tutaj mamy urządzenie, właściwie 4 urządzenia, tak. W cenie w sumie takiej średniej klasy wkrętarki. To się też nie ma co oszukiwać. To fakt. Nie wiem, nie dam sobie ręki obciąć, ale przypuszczam, że za 333 zł nie kupicie nic znanej marki, jakąś wkrętarkę 18. A gdzie dopiero 4 urządzenia? Nie ma takiej możliwości. No. Nawet... No nie, no nie, nie ma najmniejszej szansy. Myślę, reasumując, myślę, że te końcówki, jakbyś tam używał systematycznie, to za długo by ci nie wytrzymały, ze względu na to, że te mocowania są plastikowe. To... Wibracje są jednak w większości z tych urządzeń dosyć duże, więc one się będą wycierać siłą rzeczy. Dokładnie. One te główki, tak czy inaczej, one już mają w sobie takie luzy, co nie? Także odczuwalne lekko, ale będą tylko coraz większe te luzy.
Ciekawe pytanie, jak długo to, wiesz, one wytrzymają, co nie? No. Widzisz? No widzę. Zresztą czułem to nawet przy przyłożeniu lisiego ogona, że najpierw mi się nagięła całość, a dopiero później zaczęło pracować. Tak, myślę, że szybko wyrabia na tych plasticzkach. Co ja bym to zmienił? Na pewno mocowanie na w pełni metalowe. Czy wszystkie te elementy, które mają szansę się wytrzeć na metalowe. Ta stopa nie ma żadnej pracy. Totalnie żadnej. Jest przykręcona na sztywno. Co też nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. No pytanie tylko, czy ona nie ma śrubkach regulacji? Chyba nie, ona jest na sztywno skręcona, co? Tak. No to... A ja jednak jestem przyzwyczajony do tego, że ta stopa... Tak, że możesz tutaj wyginać, manewrować jakąś tak. Tak, w pewnym stopniu. Tak, dokładnie. No ja coś reasumując, w skali od 1 do 10 dla Ciebie? W skali od 1 do 10 ja myślę, że takie mocne 5, no 5,5 może. Na Ciebie 5,5? No ja tak myślałem o 4,5, 4, 4 z plusem. Mhm. Inne wymagania, inny poziom wymagań, tak? Zastosowanie profesjonalne, nie, no to już tak wiesz, już się skupiłem bardziej na amatorskim, na wiesz, na już nie patrząc na budowy duże, no bo to nie jest do tego, nie służy, co nie? Patrząc tak hobbystycznie do warsztatu, co nie? Uniwersalność, brak konieczności zakupowania narzędzi, z których korzysta się rzadko i cena są jej atutami. Minusem trwałość połączeń. Połączeń, no bo to nagrzewanie się, ty łapiesz szybko temperaturę. No to duży minus. No i jeden akumulator. Jeden akumulator, no to jest przy tylu wiesz. Opcja też powinien dać dwa, no ale chociaż teraz dobrze go zrobili, że można dokupić. Tak, i to jest też potężny plus, że rzeczywiście można ten akumulator sobie. Ale co możemy powiedzieć o akumulatorze, to to, że sprawdzony jest w boju, wytrzymuje fajnie, dobrze, sprawdza się, szybko ładuje dosyć nawet. Porównywaliśmy ostatnio z Jarkiem, o to też ciekawe, porównywaliśmy z Milwaukee, mhm. Ładowaliśmy on swoją do chyba piły, ładował. Tylko 2-amperową, mhm. Tylko że 18, M18, co nie? A ja to w tym samym czasie wpinaliśmy. No to ta się ładowała dłużej o niecałe 10 minut. Mhm. Ale porównywalna z Milwaukee, porównywalna, wiesz. No, no to tak, no to tutaj nie ma... 10 minut niecałe dłużej się ładowała. Okay. Moim zdaniem amatorom na tak. Do sporadycznego zastosowania, żeby mieć przy sobie, jak jedziecie na jakąś robotę i nie ciągnąć wszystkiego, też jak najbardziej na tak. Tak, jak ktoś tam jedzie swoim konwiaczkiem na robotę, no to tam rzuca jedną walizeczkę i czysto, ładnie, porządek. Gdzieś tam coś przyciąć, dociąć, poszlifować, lusterkę naprawić, nada jak najbardziej. Tak jest, król i książę każdej wsi, passat kombi w TDI. I myślę, że tym będziemy powoli kończyć. No bo to jakby nie za bardzo jest już nad czym się rozwodzić. Myślę, że powiedzieliśmy wszystko wystarczająco dokładnie. Na wasze opinie czekamy. Dokładnie. Jeśli ktoś kupił obaj, że to za parę miesięcy postosował trochę, też czekamy na wasze opinie z dłuższego stosowania, tak? W zależności od potrzeb i do jakich to wykorzystujecie. A my uciekamy do pracy dalej. Zapraszamy na live'y, vlogi, nasze grupy. Na Instagrama, Twittera i wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Łapki w górę. I widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć. Trzymajcie się, cześć.